Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, co przyniosła i zabrała wczorajsza aktualizacja zawartości oraz słówko o systemie podarunków. Wczoraj o 14 w życie weszła ponad 300 MB aktualizacja zawartości 5.0. Tak jak zapowiedziały nam to wiadomości z gry, otrzymaliśmy nową broń laserową. Pistolet maszynowy, znaczy się. Tak zwana MP5 wypada w szarej, zielonej i niebieskiej jakości i odpowiednio do klasy zadaje od 19 do 21 punktów obrażeń, a w jej magazynku mieści się do 30 naboi, a wystrzeliwuje je w bardzo szybkim tempie. Te staty w połączeniu z nieziemską celnością na bliskie dystansy czynią dosłownie laserową niszczarką przeciwników. Musieliśmy jednak za nią czymś zapłacić. Jak zapowiedziała to konwersacja jednego z pracowników Epic i graczy w Fortnite na Reddicie, pewna broń została przeniesiona do skarbca. Tym razem opuścił nas taktyczny pistolet maszynowy. Bywaj. Autokampa za to dostała buffa. Odpowiednio do klasy legendarnej i epickiej zadaje teraz 75 i 78 punktów obrażeń, zamiast 62 i 66. Poza tym, jak podaje Fortnite Leaks na swoim Twitterze, w tych 355 MB aktualizacji pojawił się nowy zestaw dźwięków do systemu podarunków. Posłuchajcie sami. Fortnite Battle Royale Leaks za to w jednym poście udostępnił wszystkie znane informacje na temat podarunków. Są to zdjęcia z plików gry oraz komunikaty. Z wykopanych komunikatów możemy się domyśleć, że za pomocą pewnej waluty będziemy mogli dodawać komuś pewne przedmioty. Chyba wiadomo, że chodzi tu o fałdolce, skiny i emotki. Wygląda na to, że będziemy mogli kupić coś ze sklepu z przedmiotami za pomocą fałdolców i wysłać to jako prezent jednemu ze znajomych. Do tego będzie można personalizować opakowanie na prezent oraz dodać wiadomość dla adresata prezentu. W tych linijkach tekstu padają też słowa takie jak: ten przedmiot występuje w limitowanych ilościach, nie ma już wystarczająco dużej ilości sztuk, aby wykonać twoje żądanie. Mowa to oczywiście o żądaniu wysłania prezentu. Ciekawe, tak czy siak, podarować będziemy mogli tylko przedmioty ze sklepu i może, ale to może fałdolce. Brak tu wzmianek o jakimkolwiek systemie wymian skinu z ekwipunku. Pada jeszcze pytanie. Kiedy? Nie usłyszeliśmy oficjalnego słowa na ten temat, ale możemy przypuścić, że już niedługo to wejdzie do gry. Może nawet w nadchodzącym tygodniu. Gotowy zestaw plików zdradza nam, że ze strony Epic wystarczy przełączyć tą funkcję z off na on, ale nie powstrzymuje ich od doszlifowania tego systemu. Wolałbym, aby to weszło i nie zostało usunięte po godzinie. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.